Witam tutaj Analkisz, to jest City Skylines i tak jak obiecałem, robimy dzisiaj lotnisko. Dzięki w ogóle za propozycję, za przypomnienie o tym lotnisku. Kurczę, bo bym nie pamiętał, a to jednak jest całkiem fajna rzecz, takie lotnisko. I wydaje mi się, że zrobimy sobie nawet na takie duże miasto dwa lotniska, ale jedno będzie to takie duże, ten duży port lotniczy, drugie to będzie to mniejsze. To mniejsze będzie gdzieś tutaj na uboczu z tej strony, to większe będzie na uboczu z tej strony, gdyż tutaj mamy miasto takie gęstej zabudowy i tak dalej, a tam rzadkiej zabudowy. Tak. I to można by było zrobić gdzieś tu. Akurat właśnie to lotnisko. Także bez tutaj przedłużania pierdzielniemy, żeby tutaj port lotniczy zbyt strome zbocze. To super. Co tu jest? Gdzie tu jest zbyt strome zbocze? To tutaj? Dobra, to najpierw w takim razie łopata w dłoń. I wyrównamy sobie tutaj trochę ten teren. Ilość, tam już widzę, muszę podsypać troszeczkę, bo tam jest jakaś dziura. Nie wiem, no coś tam się zrobi. W każdym razie tu będzie miejsca, będzie dość na lotnisko. Zaraz bezproblemowo się tutaj pomieści ładnie. W jaką stronę go tutaj zrobić? Tego kurde dingsa. Może jakoś tak po prostu. Tylko potem trzeba by pamiętać, że według tego będzie tutaj cała ta strefa jakoś funkcjonowała, kurczę. Moment, zrobimy to sobie gdzieś tutaj może. Gdzieś w ten sposób. Chciałbym, żeby to było równolegle do krawędzi miasta, tak w ogóle. Możemy sobie to jakoś dopasować do tego przykładowo? To chyba akurat jest teraz równolegle do krawędzi miasta. Tudzież prosto, również prostopadle, zależy z której strony się patrzy, na który pas startowy się patrzy w tej chwili. No i to gdzieś tu. Proszę bardzo, co tam? Totalny odlot, tyle nowych połączeń lotniczych, muszę wypróbować wszystkie, lecę, bo chcę. Wsi co? Wsi nadal? Co? Nie wiem, dobra. Mamy lotnisko. Ja te lotniska już robiłem parę razy, tak szczerze powiedziawszy. W tych cityskach, tu widzę, ten pas startowy bardzo ładnie schodzi w dół. Tutaj mamy tak, tutaj trochę drzew trzeba się pozbyć. Tak mi się coś wydaje, że jednak chyba parę drzew tutaj można by było wykosić. Tak wiem, można to robić szybciej i efektowniej w ogóle, ale teraz to może zrobimy, moment. Można te drzewa kosić dzięki temu Paint Tree Brush prawym przyciskiem myszy po prostu. I wtedy się drzewa kasują. Tutaj też wszystkie drzewa niestety musimy wykarczować. No bo hej, lotnisko. No, myślę, że tyle wystarczy. Tutaj też trochę wytniemy. Gdzieś tak, tyle powinno wystarczyć, mam nadzieję. Tutaj też wytniemy, bo ten mod działa również poza granicami miasta. Także bardzo fajnie, tutaj mamy powycinane już ładnie. Całkiem realistycznie myślę teraz to wygląda. Albo i nie, nie wiem, nie znam się na lotniskach, szczerze mówiąc. Naprawdę, nigdy nie byłem na lotnisku. Nie stać mnie, jestem prostym, biednym człowiekiem. Nie stać mnie na jakieś tam samoloty, kurde. Po co, gdzie ja będę latał? Do Biedronki po bułki, bez przesady. Dobra. I tutaj koło tego lotniska nigdy nie ma dużego ruchu, ale ja zawsze tu wolę robić jakieś takie grube, szerokie drogi. I to jest ciekawe. Dobra, tu zrobimy tak. Tu zrobimy tak. Tu zrobimy taki zajebiaszczy, ostry zakręt, który nie wyszedł tak, jak powinien wyjść z jakiegoś powodu. Jeszcze raz. Jak to jest zrobione? No dobrze, tutaj dotąd. Tutaj dotąd. Ale to jest krzywe jakieś takie. No jak to tak? Tu mam do tego węzła, tu mam do tego węzła. To lotnisko jest takie krzywe samo w sobie. Jak oni to zrobili? Co ja? Jak to tu? Chwilunia. Tu byśmy sobie pojechali ze zwykłą drogą. Oczywiście nie da się, bo jest... bo ten... To jest tu. To jest tu. No i co? Coś ja tu źle chyba drogę pokrąć po... Aaa, ta droga jest dobra, już wiem. Już wszystko wiem. Już wszystko, wszystko jest, wszystko się wyjaśniło właśnie. Wszystko jest już jasne. Tutaj po prostu źle zrobiłem drogę. I teraz będzie tu. Teraz będzie tu. Teraz będzie tu. Ale trochę za ostry jest ten... Kurde. Trochę za ostry jest ten zakręt. A tu jeszcze by się przydała jakaś kolejka czy coś. Gdzie ja tu mam jakąś kolejkę? W kampusie szkolnickim jest koleniec kolejki tej. I też jest... może by tak zrobić dwie linie. Tu jest kolej tradycyjna. O, właśnie. O, proszę bardzo. Tutaj mamy dworzec. Tutaj mamy dworzec. Także zrobimy sobie tutaj zaraz bardzo fajne centrum przesiadkowe.
Może pod takim jakimś fikuśnym kątem. Momencik, momencik. To zaraz tutaj się wszystko się zrobi. Ładnie, pięknie, równo i w ogóle. To będzie gdzieś tak 4. Nie, moment. Od krawędzi to będzie na 7U. Tutaj też będzie na 7U, a tutaj będzie tak. I tutaj będą dworce zaraz. Chyba coś podobnego zrobiłem kiedyś już gdzieś. No ale dobra. I tak, będzie dworzec kolejowy jakiś taki nieduży. Nie ten. Co to w ogóle jest? Freight Terminal. Po prostu stacja kolejowa. Towarowa. Taka jak to, tylko że inna, okej. Okay. Myślę, że taka trochę za mała by była, ale taka jest taka troszeczkę szersza i wygodniejsza, myślę. Tylko że ona jest chyba troszeczkę jakaś taka... za długa albo za krótka. Zależy, z której strony się spojrzy. A taka? O, może taka, z metrem jeszcze pod spodem, chociaż metro tu mamy, dobra, nie, metro mamy już zintegrowane z tym, z lotniskiem, więc nie. Co by tu dać? Co by tutaj dać? Może po prostu taka, rural station i się ją trochę przesunie, żeby była na równo. Chyba, że ona jest na równo, a tylko ja jestem taki jakiś głupi. Ona jest na równo, dobra. Tak? Nie, no jest troszeczkę jakby w lewo przesunięta. No ale dobra, tylko troszeczkę. Czy komuś wody gdzieś... Tutaj tym wody brakuje? Jakaś babka już się pruje o to? Niektórzy naprawdę nie mają co w życiu robić, tylko się pultać po prostu. Straszne to jest, powiem wam, straszne. Dobra, mamy tę kolejkę i jeszcze teraz by wypadało zrobić tę kolejkę jednoszynową tutaj zaraz obok, po drugiej stronie na przykład. Stacja kolei jednoszynowej. Przykładowo tutaj, ona jest taka malutka, fajna, zgrabna, więc powinna się ładnie tutaj ustawić, umieścić. No i jakiś autobus, chociaż dworzec autobusowy, tu też będzie centrum miasta, więc tutaj też zrobimy dworzec autobusowy. Takie zarąbiste centrum przesiadkowe tu będzie. Tu będzie wszystko po prostu, oprócz chyba kolejki linowej i statków. I tramwajów. Nie robię nigdzie tramwajów, jeszcze ani jednego tramwaju nie mam. To też jest, jakby kto pytał, w planach na przyszłość. Tymczasem... Gdzie są tu autobusy? O, tu są autobusy i tu są dworce autobusowe. To, nie, to jest taki dupny, to tego dupnego tu nie chcemy. Taki bym tu chciał, tylko że nie wiem gdzie. Może tutaj zrobimy jakąś drogę jeszcze za tym dworcem. To nie jest zbyt równo w tej chwili. Zrobimy tak. Miejsce jest już zajęte jak guzik, prawda, tam. Czy tu ma jakieś wyjście z tej strony właściwie, z tego dworca? Chyba nie bardzo. No ale trudno, zrobimy tutaj ten dworzec autobusowy. Cyk. Dworzec autobusowy jest, elegancko. I teraz tutaj troszeczkę chyba teren jest jakiś taki dziwny. Przecież ja tu wszystko wyrównywałem. Co tu się odwaliło z tym terenem? Przecież to było wszystko wyrównane. Ej. Coś się tu... Przecież to wszystko wyrównywałem. Boże, jakimś innym narzędziem. Ja nie wiem, co tu się stało, ale teren jest... To miało być idealnie równe wszystko. Ja pierniczę. To jest wszystko w takim dołku teraz. Oprócz tego, to... To też i to też. To... no. Nie wiem, co tu się odwaliło z tym wyrównywaniem terenu wcześniej, jak to teraz wygląda. Trochę lepiej. Troszeczkę lepiej. To też do góry poproszę. Ja pierdzielę, to miało być idealnie równe. Nie chcę tego teraz wszystkiego od nowa robić już. Mech, dobra, oj tam. No bywa i tak, no koparkowy się nie popisał po prostu. Nie wyrównał dobrze terenu. No trudno, bywa i tak, no. A tutaj dotąd, a bez anarchii, chyba jeszcze troszeczkę dalej by to trzeba było zrobić, ale tu może zrobimy taką jednokierunkową, węższą. Bez anarchii poproszę. Tu za daleko pewnie będzie, no bo się nawet nie połączył chodniczek. Tu będzie za blisko pewnie. Ale zrobimy to tak. Dobrze bardzo, jest elegancko teraz. Jest elegancko, tylko...
Czy ja mogę wyłączyć zoning przy tej drodze, przy lotnisku samym? Nie, w ogóle nie mogę tego łapnąć. Pewnie jest na to jakiś mod, ale... Ech. To nie, to inaczej trochę. Żeby ta droga była równo, to ja muszę zrobić tutaj jakąś drogę. Też chyba z tej po prostu. Kurde, moment. Nie ta. Ta. O, trochę to porozsuwamy i teraz ta droga się tu powinna ładnie zmieścić, udać, uda. O, proszę bardzo. Albo i nie. Tu jest ok, powiedzmy, tylko tutaj jest nie ok. To mi się trochę nie podoba. Spróbujemy to przesunąć po prostu i liczyć na to, że gra uzna, że to jest wszystko, że tu jest wszystko, że jest ok. Dobra, ulica Cezary, proszę bardzo. I tutaj przed tym zrobimy sobie po prostu, tu może z tego, taki deptaczek. Tutaj na środek. Przejście na dworzec autobusowy. Coś mi się tu nie udało za bardzo chyba. Jeszcze raz. No czemu to się tak dziwnie łączy z tym? Halo. Mogę tu zrobić przejścia? Dobra, to nic. To zrobimy tutaj w takim razie przejście dla pieszych. Mogę? Mogę. O, pięknie. No, to się przynajmniej udało. Dobra. Przejście dla pieszych i tutaj będzie taka alejka. Cyk. Chyba, że taka parkowa może będzie ładniejsza czy coś. Nie, bo tu nie pasuje zupełnie. Takie przejście. I tutaj do dworca i potem za dworcem i tutaj pyk do tego. Dobra, powinno być ok. Coś mi tu w ogóle nie pasuje, że to jest jakby chyba krzywo coś. Coś tu jest... Czy ja to jakimś cudem zrobiłem pół kratki w ogóle... W prawo, w lewo, co? Tak nie może być, to musi być wszystko równo. Ej, moment, ja to wszystko przesunę w sumie, mogę to wszystko przesunąć. Cyk, 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 cyk. Cyk. I cyk. Droga ta może zostać, bo ona jest akurat ok. I teraz tak, przesuwamy. Pełne skupienie. Teraz jest równo. Tak, żeby wszystkie te znaczki, że nie ma prądu, się wszystkie w jednej linii zrobiły. Teraz chyba jest ok. Nawet chyba kapkę przesadziłem. O, jakoś tak, dobra. Powinno być git. Powinno być gites. Teraz nie wiem, jak to połączyć tutaj jedno z drugim. Tutaj muszą tory jakoś sobie normalnie wychodzić. Także to też warto by było o to zadbać. Tory. I ja je już może połączę od razu po prostu z linią, która jest tam dalej, niżej i w ogóle. I to by mogło sobie wychodzić jakoś stąd. Chyba, że je gdzieś wpuścić od razu pod ziemię czy coś. Jaka tu jest wysokość? Może by taką wysokością tutaj pojechać. Pokaż mnie to. Bo ja bym chciał dojechać do tego dworca kolejowego, a tu jest dużo niżej. Chociaż czy aż tak dużo niżej? W takim dołku by to mogła sobie ta linia kolejowa iść, ja tam nie widzę problemu. I ona by musiała iść sobie w takim dołku? No jakoś tak. Tylko to byś... No dobra, wiecie co? Jak szaleć to szaleć. Zrobię sobie taką dziurwę szeroką, żeby w tym ładnie, wygodnie tor poprowadzić. Potem będziemy ją jakoś równać. Dobra. Przecież to jest... Troszeczkę chyba za płytkie. Wręcz. Przynajmniej jakoś tak, żeby się zmieścił tor i żeby nad torem były jakieś tam potem ewentualne wiadukty czy coś. Dobra, to gdzieś tam, do tamtąd. Tutaj sobie teraz jakoś łagodnie zliziemy. Na dół. I potem oczywiście tam jeszcze jakieś stacje kolejowe będą tutaj, znaczy jedna prawdopodobnie tylko, bo po co więcej. Ale będzie. Czyli tak, zjeżdżamy sobie, powiedzmy, że... Moment, no dobra, nie. Kurde, te linie pomocnicze mi tutaj teraz nie bardzo mi są potrzebne, do szczęścia. No tak ze środka powiedzmy, o. I pyk, cyk. Ładnie, ładnie. Teraz tutaj i teraz tutaj łuczek. No, prawie dobrze. Takie stromawe to zejście na dół jest, ale chyba nie aż tak źle. Tylko tu coś jest nie tak. Coś tu jest
Mogłoby to być chyba albo łagodniejsze, albo bardziej strome. Wybieram chyba wersję łagodniejszą. Czyli coś w tym stylu. I to tutaj, tak? I odpalmy to lotnisko już w końcu. Podłączmy tu prąd, wodę. Ja, tak, sobie pojedziemy stamtąd. Tutaj tak ładnie po skosie. Wjedziemy sobie tu. To. Dzyń, 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 dzyń. Dzyń, dzyń. Proszę bardzo, woda wszędzie już jest, prądu jeszcze nie. Prąd sobie na razie pociągniemy, powiedzmy, jakoś wzdłuż torów, niech sobie idzie. No bo nie, bo tu jeszcze dworzec kolejowy chciałem, znaczy stację kolejową, przystanek kolejowy chciałem zrobić. Tu w ogóle fajna droga już jest. Tu tak gdzieś na środku, no gdzieś powiedzmy, że w tym miejscu zrobimy sobie jeszcze taki mały, teraz linie pomocnicze by się akurat przydały. Taki sobie mały zrobimy przystanek kolejowy. Powiedzmy, że jest mniej więcej równo. Czy akurat trafiłem z szerokością, powiedz? Nie bardzo, pół krateczki. Z tym też nie trafiłem. Można by to było zawsze przesunąć, dobra, i tak chyba po prostu zrobię. Nie, dobra, to drogę, wolę drogę dopasować ładnie. To teraz to samo zrobiłem. No, pół kratki, kurczę. To tak, to by musiało iść, moment, zaraz zrobimy tutaj pół kratki, spokojnie. A czy wystarczyłoby po prostu, jakbym zrobił taką drogę tutaj? No, teraz troszeczkę za daleko to zrobiłem. Tak. I tak, no idealnie, proszę bardzo, idealnie. Taka wąska droga myślę, że też może być, bo tu głównie ludzie będą pieszo chodzić. Teraz tak, tor tutaj jeszcze. Czemu to już hałasuje w taki sposób? Przepraszam bardzo, tu jeszcze żadnego pociągu nie ma. Tu słychać jakby już przynajmniej ze cztery jechały na raz. Nie rozumiem. Dobra, nie muszę. Tutaj jeszcze też wodociąg, powiedzmy, jakiś sobie dotąd, niech sobie idzie, coś tam ten. No i ten prąd teraz. Prąd też wzdłuż torów, niech sobie idzie. A, tylko może najpierw w tę stronę, bo tam jeszcze nie mam w ogóle torów. Robimy sobie to tak krzywo, bo żeby tu jeszcze drogi zaraz ogarnąć. Coś mi się wydaje, że mi się nie uda tego zrobić całego dzisiaj na jednym odcinku. No ale początki jakieś będą. Resztę sobie dokończę kiedy indziej. Dobra, tutaj, aha, tu jeszcze teren jakiś by wypadało chyba sobie przygotować, bo tu może potem źle wyglądać. Jakie, oj, jaka tu jest wysokość? Ja chciałbym taką. To jest, rozumiem, dziura, tak? No dobra. Pauzę może sobie wrzucimy, będzie troszeczkę szybciej to wszystko działało. Za dużo ziemi, o nie! Trzeba gdzieś tu hałdę jakąś usypać w tym lesie, nikt nie zauważy. Myślę, tutaj nie będziemy później zrobić żadnych już... Żadnych stref raczej tu nie będzie. Możemy sobie tutaj takie małe góry zrobić wręcz. Czemu nie? Dobra, wystarczy. Teraz tak, stąd troszeczkę większa dziurwa. Ja to muszę potem oczywiście ten tor, co tutaj jest, trochę zasypać, bo on nie musi być taki aż szerokiej dziurze, a to się potem zobaczy. To się zobaczy wszystko w praniu, jak wyjdzie. Może tam jeszcze drogę obok toru puścimy. Na jakąś taką łączącą, może to nawet z autostradą się gdzieś połączymy. To by nie było głupie. W tym miejscu zrobić zjazd z autostrady i tutaj jakoś się połączyć z tym. No, tak chyba trzeba będzie zrobić, bo tutaj będzie dramat na tych drogach. Dobra. Teraz tak. Tor, żeby ładnie sobie równo schodził, łagodnie i w ogóle. To jest teraz wyzwanie, bo tu mamy dosyć długi odcinek i mi drzewa przeszkadzają, nie widzę nic. Czemu tu jest taka... Czemu ta droga tu jest taka w ogóle wybujała? Halo, weź mi to usuń stąd, dziękuję bardzo. Co stąd? Droga tam wchodziła ładnie pod górkę. Dobra, tak. Tu gdzieś dotąd sobie powiedzmy na równo będziemy jechać, tak jak ten tor tutaj powinien być. Pi razy drzwi. I tutaj teraz zaczniemy wspinaczkę. Oj, to tak widzę, tak zaraz przy ścianie tego centrum recyklingowego ten tor będzie sobie łukował. Tak stromawy będzie ten podjazd, ale dobra. W lesie będzie, to nikt nie będzie widzieć, że to strome takie. Ale i tak myślę, że nie ma tragedii. Tragedia natomiast będzie tutaj przy tym łuku.
Tutaj mamy to, tu będzie znowu przejazd kolejny, bo czemu nie? Przejazdy są spoko. Tu będzie teraz taki zarąbisty łuk. Ostry jak na tramwajach, kurczę. Dramat. No ale inaczej za bardzo to, ja tego tutaj nie widzę, dobra. Grę sobie już puścimy. Anarchię wyłączymy. Prąd podłączymy. Żeby już był, już teraz mogę, ładnie wszystko się powinno udać, pyk, i tutaj prosto do tego centrum elektronikowego, mimo że nie muszę, to i tak niech będzie. No i teraz jeszcze podłączmy to jakoś, może do drogi, bo czemu nie? A w sumie linię kolejową już tu można zrobić. Kolejowa linia, pyk. No czemu tak obok? Ja się pytam, czemu tak obok? Tu. I tutaj na ten tor, i tu będzie linia tylko i wyłącznie taka lotniskowa sobie szła. Cyk. I cyk, zakończ linię. Tylko tu jeszcze muszę wyłączyć pociągi międzymiastowe, chociaż oni nie mają skąd za bardzo przyjechać. To i tak na wszelki wypadek wyłączymy. Żebym się potem nie zdziwił. No także ciapciąg sobie już jedzie ładnie, tutaj będzie drugi ciapciąg, tylko że z kolei on sobie przyjedzie. Gdzieś może tutaj zrobi się rozjazd, tutaj nad tym i tędy jakoś. Chyba tak by było najlepiej. Tu jeszcze przy okazji się zrobi stacyjkę i będzie spoko. I tutaj potem ten tor jakoś sobie będzie też tak szedł, tam, tak jakoś będzie sobie szedł, no. Jeszcze tutaj też jeszcze pewnie ze dwie stacyjki będą, także transport publiczny w mieście będzie całkiem fajny, fajnie ogarnięty. Natomiast teraz te drogi, tutaj podniesiemy sobie teren, wzdłuż tych torów, tutaj też. Tu już niech będzie tak ciasno, jakby miało być później. Może by tu tunel w sumie zrobić, taki jeden długi tunel. Może tunel będzie trochę lepszym rozwiązaniem jednak. Kurde. Dawaj tunel. Robimy tunel. Cyk, 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 cyk. Cyk. Tam już nie musi być, ale tutaj będzie tunel w każdym razie. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Nie wiem. Jestem po prostu głupi i tyle. Powiedzmy sobie wprost. Czemu to idzie tak głęboko? Dobra, niech idzie tak głęboko, nie ma problemu. Tutaj też możemy sobie zaraz ładnie zejść głęboko. Troszeczkę... Takie też chyba może być. Dobra, cyk. Czemu to tak tutaj ostro schodzi? Ja pierdzielę, nie rób tak! Tak! Może ten tunel to jednak nie jest taka dobra opcja. Chociaż z tej strony się udał, z tej strony jest taki trochę nie do końca. I teraz tu, i teraz troszeczkę łagodnie jednak jakby ten zjazd zrobić. Gdzieś taki. No powiedzmy, że jest to dobry. Tylko to tu schodzi w górę jakoś. Tak by to musiało być, kurde balans. Do dupy, że to tak głęboko. Kurde, weź mi to stąd. Zabieraj się to. Nie mogę tego zburzyć. Do góry. Te wjazdy do tunelu powinno się móc zburzyć i z góry, i patrząc, i z dołu. Dobra, cyk, cyk, teraz jest lepiej. No znowu jest tak. Czemu to tak głęboko, tak ostro schodzi, chamsko? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, ani trochę. Ale to chyba można by... Nie, dobra, to ja to, wiecie co, ja po prostu opuszczę tutaj to. Trochę. Tak. Gdzieś tak do tej żądanej wysokości, powiedzmy mniej więcej do tego. I tutaj sobie to teraz usuniemy i sobie zrobimy teraz ładny tutaj, łagodny zjazd, bo tak to chyba inaczej nic z tego nie będzie. Czemu? O, dobra, jest. Teraz to tym ładnie zrobimy. Trochę łagodniej tutaj stąd, o coś. Coś takiego mniej więcej, dobra. Cyk. O, mniej więcej, dobra. Mogło to trochę lepiej wyglądać, szczerze powiedziawszy, ale nie jest tak tragicznie chyba, o coś takiego. Ja z dół taki trochę... Dobra, już. Mam mieszane uczucia, ale zaraz o tym zapomnę i wszystko będzie fajnie.
Tutaj będzie droga tak, tutaj będzie ta wąska droga tak sobie szła. Tu będzie połączenie, nie mówcie mi, że miejsce jest zajęte, bo to guzik, prawda. Portal się akurat ładnie, ten tunelowy tam mieści. No i tak, i ten tor chyba zwykły, normalną kolej, można by ewentualnie jeszcze przedłużyć gdzieś tam za lotnisko, kawałek dalej, ale to z kolei mi znowu utrudni trochę życie, jeśli chodzi o drogi. Więc może sobie to darujemy. A ta droga jeszcze tutaj jakoś by sobie mogła wchodzić w tę. A bez anarchii się jakoś da? Nie zupełnie, ale to można by zrobić jeszcze jakoś tak. Tak. Kurde, moment. No zaraz to będzie. Tak i tak. O. No i też jest spoko. No, to się teren trochę widzę się zrobiła przestrzeń taka między jedną teksturką a drugą, ale nie jest źle. No i tak, dobra. Czy to tutaj tak może wyglądać? To by dobrze było jeszcze, żeby to było jakoś w miarę symetryczne, czyli chyba od końca. Tam jest ile? Jedna kratka. Zabieraj mi te kurde linie pomocnicze stąd, dziękuję bardzo. Tutaj potem było ile? 5. Czyli tyle, ile tutaj mniej więcej, tak? Czyli to by było tak i to by było tak. Czy to jest symetrycznie? Nie wiem. Aż boję się pomyśleć. To może tak jeszcze stąd sobie byśmy, kurde. Ta droga by tam szła dalej, to by były jakieś parkingi czy coś ewentualnie. Parkingi? Cyk. I teraz to już nie wiem, jak to połączyć z tym. Tak daleko tego nie muszę ciągnąć jak tam, ale i tak to chyba zrobię. Tutaj jest to na długość 19 U. Czyli... Moment. 19 u 16. Kuźwa noga, teraz mi się to nie uda pewnie ładnie w ten. 19 u, czyli stąd, dobra, czyli tutaj. To, w ten sposób, dobra. I teraz mamy to symetryczne w miarę, oprócz toru, których tutaj nie ma z tej strony, ale ich tam nie będzie. Już widzę, śmieci nagromadzili. Jakim cudem, już się nikt nie przyjął, nikt chyba z tego nie skorzystał. Nikt. Ani jedna osoba. Tu jeszcze by wypadało jakieś kładki porobić dla pieszych, żeby sobie mogli wygodnie przechodzić, albo w ogóle po prostu drogę jakąś bliżej jeszcze. Nie, drogi nie trzeba. Drogi nie będę robił, nie. Nie potrzeba. Tutaj tylko przejście dla pieszych akurat przed wejściem z tego. Coś mi tutaj jednak... Halo, mówit? Łoj! Takie o. Dobra. Takie o, przejście dla pieszych na środeczku samym, pięknie. Myślę, że to jest dobry pomysł. I jakieś kurde teraz kładeczki. Ktoś z tego wysiadł już, czy jeszcze nie? No nie mają jak się tam dostać, więc w sumie się nie dziwię. Teraz jeszcze kładeczki. Kładeczki. Stąd. Może nie aż na 12 metrów. To miejsce jest już zajęte, kurde. No to nie proponuj mi tego w takim miejscu. Guzik, prawda, że zajęte tak w ogóle, wszyscy o tym wiemy. 9 metrów, tak. Potem tak. Tutaj. Tutaj tak. A tutaj na 4U powiedzmy w ten sposób. Czy tutaj też mogę zrobić przejście? Tutaj mogę gdzieś zrobić przecież. No to nie, to bez sensu. Chyba, że tutaj. Tu i tutaj. Trzy przejścia są, proszę bardzo. Tylko, że wtedy te mogę troszeczkę dalej dać. Zejście, to zejście. Gdzieś tu. Prawie bardzo ładnie. No i teraz spróbujmy coś takiego samego zrobić z tej strony. Ile to było? 4U, tak? Na 9 metrów. Chyba na 9. Tutaj już na 6. Na 6 czy na 9? Na 6 wystarczy w zupełności. To jest tutaj za wysokie trochę. Mimo tego, że latarnia jest. Dobra, to tam potem mówitem coś sobie poradzimy mówitem. Tutaj tak, a tutaj... Tutaj tak. I to jest chyba teraz w miarę symmetrical. Tutaj opuścimy.
Te kładki naprawdę nie muszą być takie wysokie. Tutaj troszeczkę podniesiemy, bo tam mi się wcześniej sieć trakcyjna trochę przedostała. To i to sobie złapiemy, sobie opuścimy. Tak gdzieś dotąd, no pomijają się latarnie, które tu w środku jest. Jest bardzo dobrze doświetlona ta rampa w tej chwili. Już pierwsi ludzie sobie tędy chłażą. To fajnie. Może by jeszcze tak to nasunąć troszeczkę bliżej do tego przejść. Jakoś tak. Jakoś tak. No i jest. Teraz jeszcze to jakoś zalesić, zakrzaczyć czy coś i powinno być spoko. Tylko jeszcze połączmy to ustrojstwo z tą drogą na przykład. Z tą drogą tutaj. Tu sobie pojedziemy jeszcze taką wysokością, tu sobie pojedziemy jeszcze taką wysokością i widzę, że już jest pół godzinki, to trzeba by już to kończyć. Tutaj teraz sobie to podrównamy w dół, w tę stronę. O, tu jest całkiem spora różnica wysokości, widzę. Jakoś się dadzą radę. Tak jest w miarę okej. Dobra, nie robimy drogi. A tutaj taka autostradowa bardziej jeszcze cały czas. W sumie aż gdzieś dotąd tę autostradową można pociągnąć. I tutaj już sobie zwężamy się w taką miejską, zwykłą. No i cyk. Nie, no dobra, zwężymy się dopiero tutaj przy... Znaczy na razie, potem tę drogę się pewnie przerobi, ale póki co niech będzie taka. Świateł to tu raczej nie potrzeba póki co. Tutaj na razie w ogóle jeszcze nie ma. No i dobra, mamy połączenie drogowe. I chyba na tym można by było już skończyć, zakończyć. Chyba, że jeszcze coś się tutaj z tym dworcem zrobi. I z autostradą, ale nie wiem, czy to robić na odcinku, kurde. Chyba zrobimy na odcinku. Dobra, to zapraszam jeszcze później, jakby to było niewystarczająco nudne, to zanudzicie się na następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, na razie.